Efekt cieplarniany opisuje zjawisko polegające na tym, że atmosfera planety jest w stanie zatrzymać ciepło, które zostałoby odbite bądź wyemitowane w przestrzeń kosmiczną, w wyniku czego powierzchnia planety ma wyższą temperaturę niż bez atmosfery. Ziemia według stanu na rok 2017 ma średnią temperaturę powierzchni wynoszącą 15 stopni Celsjusza, podczas gdy bez atmosfery miałaby przewidywaną temperaturę około minus 18 stopni Celsjusza. Słońce emituje promieniowanie elektromagnetyczne głównie w zakresie ultrafioletu i długości fal widzialnych we wszystkich kierunkach. Prawo odwrotności kwadratu pozwala modelować ilość promieniowania słonecznego, jaką otrzymuje Ziemia, który wynosi 343 W na metr kwadratowy. 103 W na metr kwadratowy, czyli około 30% promieniowania słonecznego, które otrzymuje Ziemia, jest bezpośrednio odbijane z powrotem w kosmos przez atmosferę. Większość promieniowania, które nie jest odbijane przez atmosferę, jest albo przez nią pochłaniane, albo absorbowane przez powierzchnię Ziemi. Ponieważ globalna temperatura Ziemi nie rośnie tak szybko jak ilość otrzymywanego promieniowania elektromagnetycznego, Ziemia musi emitować w kosmos prawie taką samą ilość promieniowania elektromagnetycznego, które występuje głównie w postaci promieniowania podczerwonego, czyli ciepła. Część ciepła, które jest ponownie emitowane przez powierzchnię Ziemi, wchodzi w kontakt z gazami cieplarnianymi w atmosferze, które są gazami zdolnymi do pochłaniania i reemitowania ciepła, skutecznie zapobiegając ucieczce części ciepła z atmosfery. Najsilniejsze gazy cieplarniane występujące w troposferze to para wodna, dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, chlorofluorowęglowodory i ozon. Para wodna jest zazwyczaj ignorowana w dyskusjach na temat antropogenicznych przyczyn globalnego ocieplenia, ponieważ nie wiadomo, czy działalność człowieka ma bezpośredni wpływ na zmiany ilości atmosferycznej pary wodnej. Wiadomo, że pozostałe wymienione gazy cieplarniane są albo emitowane antropogenicznie, albo, w przypadku ozonu, że jego powstanie jest katalizowane przez inne gazy emitowane antropogeniczne. Chociaż zawartość tych gazów cieplarnianych w atmosferze jest niewielka, ponieważ stanowią one mniej niż 1% atmosfery, wzrost stężenia gazów cieplarnianych powoduje znaczące różnice. Wraz ze zmianą stężeń tych gazów cieplarnianych zmienia się również ilość ciepła, które atmosfera jest w stanie zaabsorbować. W ciągu ostatniego stulecia miały miejsce niewielkie spadki i duże wzrosty temperatury globalnej. Wzrost netto globalnej temperatury jest często określany mianem globalnego ocieplenia. Toczy się dyskusja, czy globalne wahania temperatury są rzeczywiście spowodowane działalnością człowieka, ponieważ naturalne przyczyny globalnych zmian temperatury obejmują aktywność wulkaniczną w krótkim okresie, zmiany orbity Ziemi, zmiany nachylenia Ziemi i zmiany aktywności słonecznej w postaci plam słonecznych w długim okresie. Niepewność ta została jednak w większości wyjaśniona dzięki lepszym pomiarom i modelom koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze w odniesieniu do temperatury globalnej. Ziemia i Wenus są bardzo podobne pod względem pierwotnych właściwości, ponieważ obie mają atmosfery, zwietrzałe powierzchnie, masywne wulkany oraz chemicznie i termicznie rozwinięte wnętrza. Z danych empirycznych wiemy, że Wenus ma znacznie wyższą temperaturę powierzchni niż Ziemia, co jest spowodowane większym efektem cieplarnianym. Aby lepiej zrozumieć mechanizm efektu cieplarnianego i prognozy globalnego ocieplenia, opracowano modele warstw atmosfery dla Ziemi i Wenus. Ziemia i Wenus mają podobne właściwości fizyczne, masy i gęstości zredukowane do tego samego ciśnienia, różniąc się od siebie odpowiednio tylko o 18,5 i 2%. Jednak Wenus ma grubą atmosferę ze 100% zachmurzeniem i albedo wynoszącym 77%, znacznie wyższe wartości w porównaniu z 50% zachmurzeniem na Ziemi i albedo na poziomie 306 tysięcznych. Zachmurzenie Wenus powinno mieć wpływ na zmniejszenie efektu globalnego ocieplenia planety. Z drugiej strony, ze względu na bliskość Wenus do Słońca, ma ona stałą słoneczną prawie dwukrotnie większą niż Ziemia. Odpowiednio 2601 W na metr kwadratowy i 1361 W na metr kwadratowy w przypadku Ziemi, co ma wpływ na wzrost temperatury ciała doskonale czarnego i temperatury efektywnej Wenus. Najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego Wenus ma znacznie silniejszy efekt cieplarniany w porównaniu z Ziemią, jest różnica w pochodzeniu i ewolucji planet. Odnotowano różnice w rozmieszczeniu kilku pierwiastków, w tym dwutlenku węgla i wody. Podczas gdy na Ziemi większość węgla jest zmagazynowana w płaszczu i skałach węglanowych,
Na Wenus większość dwutlenku węgla znajduje się w atmosferze, podczas gdy powierzchnia Ziemi jest bogata w wodę, na Wenus jej brak. Najbardziej prawdopodobną teorią dotyczącą tego, dlaczego Wenus nie ma wody powierzchniowej, jest to, że nie było żadnych znaczących procesów odgazowania, które uwolniłyby wodę wewnątrz Wenus. Aby zrozumieć różnicę między Wenus a Ziemią, zbadano wczesną ewolucję temperatury na każdej planecie. Zanim Ziemia i Wenus uzyskały swoje atmosfery, ich temperatury powierzchni były takie same, jak ich efektywne temperatury. Dla obu planet przyjęto wartości albedo równe 0,15 ze względu na brak chmur i lodu. W miarę jak woda stopniowo wydostawała się z wnętrza i gromadziła w atmosferze, efekt cieplarniany pary wodnej powodował wzrost temperatury powierzchni. Na Ziemi ciśnienie nasyconej pary wodnej zostało w końcu osiągnięte w wyniku wzrostu ciśnienia i w tym momencie woda zaczęła się wytrącać, tworząc oceany, które mogły wchłonąć nadmierną ilość atmosferycznego CO2 i ułatwić wiązanie węgla w skalach węglanowych. Innymi słowy, przez miliony lat dwutlenek węgla z Ziemi był nieustannie usuwany poprzez rozpuszczanie się w wodzie deszczowej, łączenie z minerałami w skałach, przepływ przez rzeki do oceanu, osadzanie się w dnie morskim, a następnie przenikanie do płaszcza. Natomiast na Wenus nigdy nie osiągnięto ciśnienia nasyconej pary wodnej. Oceany nie utworzyły się, a para wodna nadal gromadziła się w atmosferze, powodując niekontrolowany efekt cieplarniany z ogromną ilością CO2 pozostającą w atmosferze. Dlatego odległość między Słońcem a Ziemią miała kluczowe znaczenie dla zapobieżenia wystąpieniu na Ziemi takiego niekontrolowanego efektu cieplarnianego. Globalne ocieplenie powodujące wzrost temperatury w niespotykanym dotąd tempie nieuchronnie spowoduje liczne przewidywalne i nieprzewidywalne zmiany w biosferze. Współczesna atmosfera ma średnią sprawność absorpcji na poziomie około 79%, a jeśli wartość ta wzrośnie do 82,23%, to temperatura powierzchni Ziemi osiągnie 16,85 stopnia, co przekroczy cel Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu do końca XXI wieku. Globalna zmiana klimatu już wywarła zauważalny wpływ na środowisko. Cztery z głównych przewidywalnych zmian lub zmian, które już zaczęły obowiązywać, obejmują zakwaszenie oceanów, podniesienie się poziomu mórz, zwiększone prawdopodobieństwo susz i zmian w rolnictwie. Oceany zajmujące około 70% powierzchni Ziemi są jednym z głównych pochłaniaczy dwutlenku węgla i pochłaniają około 25% dwutlenku węgla w atmosferze. Szereg reakcji pokazuje, że dwutlenek węgla w wodzie oceanicznej jest w stanie tworzyć jony wodorowe, co zwiększa kwasowość oceanu, a także zużywa jony węglanowe w oceanie. Wzrost kwasowości jest szkodliwy dla wielu gatunków dzikich zwierząt morskich ze względu na korozyjne właściwości kwasu, podczas gdy zmniejszenie stężenia jonów węglanowych zmniejsza zdolność organizmów wapniujących do tworzenia skorup węglanowych bądź szkieletów. Rafy koralowe są jednymi z najbardziej zróżnicowanych biologicznie ekosystemów, ale są również jednym z ekosystemów, na które najbardziej wpływa zakwaszenie oceanów. Korale budują rafy z węglanu wapnia, a zakwaszenie oceanów zapobiega powstawaniu nowych raf, a nawet może powodować degradację istniejących raf. Wzrost temperatury oceanów spowodowany przez wzrost temperatury atmosfery w efekcie globalnego ocieplenia ma dwojaki skutek. Objętość oceanów powiększa się z powodu właściwości wody rozszerzającej się wraz ze wzrostem temperatury. Wyższe temperatury ułatwiają również topnienie lodowców i lodu polarnego, co skutecznie wprowadza nowe cząsteczki wody do oceanów. Podnoszący się poziom morza może poważnie wpłynąć na miasta nadmorskie i przybrzeżne ekosystemy lądowe poprzez powodzie. Dokładny model podnoszenia się poziomu morza jest trudny do stworzenia ze względu na brak pełnego zrozumienia dynamiki topnienia lodowców i pokryw lodowych. Susza jest jedną z klęsk żywiołowych, których częstotliwość występowania wzrasta z powodu zmian klimatycznych. Przewiduje się poważne i rozległe susze w ciągu następnego stulecia na różnych obszarach geograficznych z możliwością trwałych susz, w tym na obszarze Stanów Zjednoczonych. Występowanie suszy to kolejny trudny temat do modelowania. Natomiast rolnictwo jest kluczowym elementem współczesnego społeczeństwa, a wydajność rolnictwa jest głównie podyktowana aspektami klimatycznymi, takimi jak temperatura, opady i klęski żywiołowe. Inne czynniki rolnicze, które klimat może modyfikować, to obecność szkodników, dostępność wody do nawadniania i występowanie erozji gleby.
Potencjalnym pozytywnym skutkiem zwiększonych stężeń dwutlenku węgla jest zwiększona produktywność roślin, ponieważ w procesie fotosyntezy dwutlenek węgla jest wykorzystywany jako reagent. Modelowanie zmian w rolnictwie w odpowiedzi na klimat jest złożone, ponieważ należy wziąć pod uwagę dynamiczne adaptacje dokonywane przez rolników i konsumentów, aby uniknąć modelu głupiego rolnika. Sądzi się, że wzrost temperatury zmniejsza plony, a wzrost opadów zwiększa plony. Biorąc pod uwagę nasze rozumienie atmosfery Ziemi i Wenus, Wenus demonstruje skutki niekontrolowanych emisji gazów cieplarnianych. Atmosfera ziemska wydaje się zbliżać do stanu Wenus, gdzie emisja gazów cieplarnianych również nie jest kontrolowana. Skutki zmian klimatu na Ziemi są już widoczne, zwłaszcza w obszarach zakwaszenia oceanów, podnoszenia się poziomu mórz, susz i rolnictwa. Można oczekiwać, że skutki zmiany klimatu na tych i wielu innych obszarach ulegną pogorszeniu, jeśli gazy cieplarniane zwiększą efektywność absorpcji ziemskiej atmosfery, prowadząc do średniej, wyższej temperatury powierzchni. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że ponownie miło spędziłeś ze mną czas oraz doceniłeś moją pracę już kciukiem w górę, bądź zostawieniem subskrypcji, jeśli jeszcze nie jesteś moim widzem. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym materiale.